Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszymy, iż tak licznie przybyliście na nasze spotkanie. To bardzo wyjątkowy dla nas dzień. Dzień ogłoszenia unikalnego raportu. Niech nas usłyszą głos kobiet w korporacjach, przygotowanego dzięki pracy 30% Club Poland i United Nations Global Compact Network Poland. Nazywam się Milena Olszewska-Miszuris i jestem co-chair 30% Club Poland. Wraz ze mną z ramienia kampanii jest Aleksandra Włodarczyk, koordynatorka kampanii i dr Anna Golec, ambasadorka kampanii. Mamy też przyjemność gościć Annę Potocką-Domin, dyrektorkę Business and Human Rights Program w United Nations Global Compact i fundatorkę i wiceprezeskę Fundacji Kobiety Inspirują. 30% Club to globalna kampania społeczna, której celem jest promowanie biznesowych korzyści z różnorodności na najwyższych szczeblach hierarchii korporacyjnej. Kampania angażuje prezesów, prezeski zarządów, przewodniczących, przewodniczące rad nadzorczych do tego, aby stawiali sobie ambitne, mierzalne cele z zakresu różnorodności wraz z horyzontem realizacji. Bardzo się cieszymy, że od czerwca 2021 roku dzięki pracy bardzo wielu z Państwa tutaj obecnych kampania działa w Polsce. Jednocześnie to badanie nie byłoby możliwe bez wsparcia tak wielu firm i instytucji. Loga tych instytucji i firm widzą Państwo tutaj wyświetlone. To cały ogrom pracy, który również Państwo włożyliście w to, aby głos kobiet mógł być usłyszany. Jednocześnie bardzo dziękujemy United Nations Global Compact Network Poland za wsparcie w całym procesie prowadzenia tego badania. Podziękować należy też kobietom, które poświęciły dobre kilkadziesiąt minut swojego czasu na to, aby zmierzyć się z ankietą, która wcale nie była taka prosta i zmuszała do przemyśleń. Także bardzo dziękujemy. A dzisiejsze wydarzenie ma miejsce dzięki wsparciu firm, które pomogły nam w jego organizacji. Serdecznie dziękujemy Benefit Systems, Blue Media, Baltic Hub, DNV i Newserii, jak również firmie M+G za organizację i tego wydarzenia i wcześniejszej konferencji prasowej. Aniu, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję i ja przede wszystkim dziękuję Wam, dziękuję Milenko, dziękuję dziewczyny za zaproszenie nas do kolejnego projektu, niezwykle ważnego. I myślę, że projektu, który przerósł nasze oczekiwania wielokrotnie, więc tym bardziej jestem szczęśliwa, że mieliśmy przyjemność jako United Nations Global Compact Network Poland włączyć się w ten bardzo ważny głos kobiet. Głos kobiet, który nie jest do tej pory wystarczająco słyszany, a które zechciały, tak, rzeczywiście podziękowania przede wszystkim dla pań, które tak licznie zechciały podzielić się tym, co myślą na temat równouprawnienia, jak czują i jakie jest ich zdanie na temat tego, co się dzieje i co powinno się dziać. To nie jest głos, to nie jest laurka. To jest głos, o którym na pewno będziemy też tutaj mówić. On jest poruszający, on jest głosem, w którym słyszymy gniew, w którym słyszymy poczucie czasami bezsilności, ale też głos, który każdego chyba, kto się z nim zapozna, skłania nie tylko do refleksji, ale do działania. Na to bardzo liczymy. Dziękuję też bardzo pracodawcom, przedsiębiorcom, którzy w ramach naszego programu Biznes i Prawa Człowieka tak wspaniale zaangażowali się w to rozpowszechnianie ankiety w swoich firmach. Dostawaliśmy fantastyczny feedback od państwa, od naszych partnerów, którzy mówili, że kobiety w firmach mówiły na temat ankiety naprawdę fantastyczne rzeczy. Cieszyły się, że ktoś w końcu zapytał je o zdanie. I też w dodatku z tym zdaniem się liczy. To bardzo ważny początek drogi do zmiany i ja stąd też apeluję do wszystkich pracodawców, żebyśmy bardzo poważnie wzięli ten głos pod uwagę. Mamy tu wręcz prostą instrukcję, jak wdrażać równouprawnienie, tylko trzeba zacząć działać. Zgodnie z 5. celem zrównoważonego rozwoju,
już do roku 2030 powinniśmy mieć równouprawnienie na całym świecie. A jesteśmy bardzo daleko. Polska według ostatniego Gender Gap Report była na 30. miejscu w Europie i na 77. na świecie. Więc naprawdę mamy niezwykle mało czasu i bardzo duże wyzwanie. I myślę, że ten raport bardzo nas przybliży do tego, żebyśmy wspólnie w końcu zawalczyli o kobiety. Dziękuję bardzo. No właśnie, jesteśmy tutaj, drodzy Państwo, też z powodu takiej liczby, okrągłej liczby 30%. To 30% w nazwie kampanii, ono wywodzi się z nauki, z tak zwanej teorii masy krytycznej, która została opracowana w drugiej połowie XX wieku. Teoria mówi, że aby głos mniejszości był odpowiednio wyartykułowany, aby był słyszany, miał wpływ na większość, musi osiągnąć pewien próg. I tym umownym progiem jest właśnie to 30%. Tak się jednak w naszym kraju nie dzieje. Spójrzmy na dane. To 30% moglibyśmy odnieść do zarządów, do rad nadzorczych, tam gdzie podejmowane są strategiczne decyzje i tam gdzie ta różnorodność w opiniach jest bardzo potrzebna. A jak wygląda rzeczywistość? Jeśli spojrzymy na dane prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny, dowiemy się, że kobiety to 51,7% naszego społeczeństwa, 62,9% absolwentów studiów wyższych, a jeśli weźmiemy pod uwagę tylko kierunki ekonomiczne, prawnicze czy związane z zarządzaniem, to udział kobiet absolwentek to 65,8%. Kompetentnych kobiet nam więc nie brakuje. Jeśli idziemy wzwyż hierarchii korporacyjnej, dojdziemy do średniego szczebla zarządzania. Dane publikowane przez Eurostat pokazują, iż kobiety w Polsce stanowią około 44% stanowisk menedżerskich średniego szczebla. Jesteśmy tutaj drudzy w Unii Europejskiej po Łotwie. Ale jak pójdziemy na wyżej i spojrzymy na zarządy, na rady nadzorcze, to udział kobiet maleje. Widzimy przedstawione dane zbierane przez 30% Club Poland, które pokazują, że na koniec 2022 roku udział kobiet łącznie w zarządach i radach nadzorczych to tylko 17,2%, a z tych 140 spółek tylko 3 miały kobietę prezeskę. Niestety postęp, który ma miejsce, jest powolny. Możemy zobaczyć na przedstawionych danych, iż od 2022 roku, który jako kampania uznajemy za rok bazowy, udział kobiet we władzach wzrósł nieznacznie. Widzimy przeskok z 15,5% na 17,2%. Jednocześnie częściej można było spotkać kobietę w Radzie Nadzorczej niż w zarządzie. Możemy zobaczyć, że za 2022 rok udział kobiet w radach nadzorczych przekroczył 20%. W zarządach pozostaje na niskim poziomie około 12%. Te liczby przekładają się też na procent osób kierujących tymi organami. Widzimy, iż udział kobiet kierujących pracami Rady Nadzorczej jest około 16%, a udział kobiet kierujących pracami zarządu spada. W tych wszystkich liczb wyróżnić można jeszcze jedno, procent spółek, w których nie ma żadnej kobiety we władzach. To jest ten prawy górny róg. Mogą Państwo zobaczyć, że tutaj mamy trend spadkowy z 23,6% na 16,4%. To pozytywna tendencja. Ale powstało teraz pytanie i kobiety są niedoreprezentowane na tym najwyższym szczycie hierarchii korporacyjnej. Jak więc usłyszeć ich głos? Jak zbadać, czy tak częste występujące w przestrzeni publicznej powiedzenia, że kobiety nie chcą awansować, że odmawiają awansów, jak zbadać, czy one są prawdziwe? Czy to jest ten powód, dla którego tak mało jest kobiet na szczycie? Na to pytanie odpowie Państwu dr Anna Golec. No może nie na wszystkie, ale na część spróbuję. Więc na początek kilka kwestii technicznych. Przyjrzyjmy się metodyce badania i uczestniczkom tego badania. Przeprowadzone badanie obejmowało kobiety pracujące w korporacjach na terenie Polski.
Wykorzystałyśmy w badaniu kwestionariusz ankiety internetowej. Odpowiedzi zbierane były przez 1,5 miesiąca, od połowy października do końca listopada. W badaniu wzięło udział ponad 5,5 tysiąca kobiet, a więc odzew był bardzo duży, z czego 4267 kobiet ukończyło ten kwestionariusz. Tak jak Milena wspomniała, to naprawdę nie było 5-minutowe badanie, więc ten odsetek uzyskanych odpowiedzi był bardzo wysoki jak na tego typu badania. Wyniósł aż 76,5%. W ostatecznej analizie poddałyśmy wszystkie kompletne i spójne kwestionariusze, a więc 99,9% wszystkich ukończonych ankiet. I teraz kilka słów o uczestniczkach. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to fakt, że uczestniczki badania to były kobiety bardzo dobrze wykształcone. Prawie 95% miało wyższe wykształcenie, a aż 42,8% uprawnionych, a więc wszystkich kobiet, które posiadały wyższe wykształcenie, dodatkowo jeszcze podniosło kwalifikacje na studiach podyplomowych, więc ta aktywność w zdobywaniu kwalifikacji była bardzo duża. Jeżeli chodzi o wiek, to w badaniu wzięły udział respondentki reprezentujące w zasadzie wszystkie przedziały wiekowe. Najliczniej były reprezentowane kobiety w wieku 31-40 lat oraz 41-50. Porównując pozostałe grupy wiekowe, możemy zauważyć, że częściej jednak udział w badaniu brały kobiety młodsze, a więc poniżej 30, niż panie powyżej 50. Rozkład stanowisk respondentek był bardzo podobny do rozkładu wieku, czyli najliczniejszą grupą były specjalistki, w drugiej kolejności menedżerki średniego szczebla. I tu chcę podkreślić, że bardzo dużą wartością tego naszego badania jest to, że wzięły w nim udział aż 453 kobiety zajmujące stanowiska bezpośrednio poniżej zarządu i aż 135 pań na stanowiskach w zarządzie czy radzie nadzorczej, czyli osoby, które naprawdę bardzo ciężko zwykle namówić do tego, żeby wzięły udział w jakichkolwiek badaniach. Jeżeli chodzi o sektory, to uczestniczki pochodziły z najróżniejszych sektorów, natomiast najliczniej reprezentowany był jednak sektor finansowy. Na drugim miejscu uplasował się szeroko rozumiany sektor informatyki, telekomunikacji i mediów. Na trzecim miejscu znowu szeroko rozumiane usługi i czas wolny. Z punktu widzenia kariery kobiet dosyć istotnym elementem jest sytuacja rodzinna, ponieważ przekłada się to na obciążenie dodatkowymi obowiązkami. I nasze uczestniczki w 76,1% zadeklarowały, że są w długoterminowym związku, 53,9% zadeklarowało, że ma dzieci. Najliczniejszą grupę stanowiły matki dzieci w wieku odpowiadającym szkole podstawowej, to było 49,4%. Następnie 24,2% miało w domu przedszkolaka, po 18,6% albo młodzież w wieku szkoły średniej lub maluchy poniżej 3 roku życia. No i duża grupa, bo aż 22,4% zadeklarowała, że ma już dorosłe dzieci. No i teraz przechodząc już do zasadniczej części badania, podczas przygotowań, bo te przygotowania do badania trwały bardzo, bardzo długo, często padało stwierdzenie, że kobiet na najwyższych szczeblach nie ma, ponieważ one mają inne priorytety, nie są zainteresowane tego typu karierą. I to stwierdzenie zostało jakby wystawione na pierwszy ogień. Okazało się, że przytłaczająca większość naszych uczestniczek, aż 91,1%, wskazało, że awans i sukces zawodowy są dla nich ważne. Jedynie 3,6% pań powiedziało, że no, to nie jest ich priorytet. Co więcej, uczestniczki zostały też poproszone o ocenę ogólnej postawy kobiet wobec awansu i sukcesu zawodowego. I tu, co ciekawe, tylko niecały 1% pań uznał, że kobietom na tym nie zależy. Czyli nawet te panie, które osobiście zadeklarowały, że może sukces i awans to nie jest ich priorytet, to nie jest to, co jest dla nich najważniejsze, jakby potwierdzało, że to nie jest typowa sytuacja, że raczej stanowią wyjątki. No więc powstaje pytanie, dlaczego tych kobiet na wysokich stanowiskach jest tak mało? Część wcześniejszych badań, zarówno naszych, jak i innych autorów, wskazywało, że
mężczyźni bardziej zabiegają o awans. Więc może jest tak, że i kobietom, i mężczyznom zależy, ale to jednak mężczyznom bardziej. No i otóż według naszych respondentek tak nie jest. Zapytałyśmy, czy zależy im bardziej czy mniej na awansie. No i opinie, że zależy im mniej niż mężczyznom na awansie, wyraziło jedynie 8,5% respondentek. 76,5% uznało, że kobietom na awansie zależy tak samo jak mężczyznom, a blisko 15% powiedziało, że nawet bardziej zależy im na awansie i sukcesie niż mężczyznom. Skupiając się już tylko i wyłącznie na stanowiskach tych najwyższych, a więc w zarządach, prawie połowa kobiet zadeklarowała, że chciałaby albo teraz, albo w przyszłości zajmować takie funkcje. I co ciekawe, chęć ta narastała wraz z przechodzeniem przez kolejne szczeble hierarchii korporacyjnej. Czyli na tych stanowiskach bezpośrednio pod zarządem, tą chęć objęcia stanowisk w zarządzie deklarowało już ponad 3/4 kobiet. Czyli pula, z której można wybrać, wyłonić poszczególne liderki, jest naprawdę duża. To nie jest tak, że kobiet chętnych do obejmowania tych stanowisk po prostu brakuje. Kolejną taką potencjalną przyczyną niskiej reprezentacji kobiet na wysokich stanowiskach, która przewijała się podczas naszych prac przygotowawczych, było takie stwierdzenie, że kobietom, kiedy się proponuje awans, to one nie chcą, one odmawiają. No i ponownie te dane, które zebrałyśmy, temu przeczą, ponieważ wśród uczestniczek badania 70,4% takiej szansy nigdy nie odrzuciło. Jedynie 25,3% zadeklarowało, że no z jakichś względów odmówiło awansu. I wśród najczęstszych powodów była tutaj sytuacja rodzinna, brak wiedzy lub umiejętności, oczywiście w odczuciu respondentek, bo podkreślę, że były to bardzo dobrze wykształcone kobiety. Pojawiał się również brak gotowości na nowe wyzwania, czy też kwestie wynagrodzenia, czyli wzrost odpowiedzialności, wzrost obowiązków nie pociągał za sobą adekwatnego wzrostu wynagrodzenia. I na tą kwestię wynagrodzeń warto zwrócić uwagę, ponieważ to jest jedna z kluczowych motywacji, aby się o taki awans ubiegać. Jeżeli popatrzymy na to, co respondentki uznały za ten jeden najważniejszy czynnik popychający je do ubiegania się o awans, to zauważymy, że aż dla 41,1% badanych to właśnie wyższe wynagrodzenie było tym najważniejszym czynnikiem. Drugą najliczniejszą grupą były panie wskazujące, że to chęć rozwoju, samorealizacji, realizacji postawionych sobie celów i jest tą główną motywacją w osiąganiu kolejnych szczebli kariery. A o tym, jak respondentki oceniały swoje miejsce pracy, jakie bariery tam napotykały, powie Aleksandra Włodarczyk. Tak, więc wiemy już, że kobiety chcą awansować. Pytanie, czy te szanse awansu są równe? Dlatego kolejne pytanie w naszym badaniu wymagało od respondentek oceny ich miejsca pracy i szans w ich branży. Na pytanie, czy kobiety z branży otrzymują takie same szanse rozwoju i awansu, okazało się, takie same szanse rozwoju i awansu jak mężczyźni na podobnym stanowisku. Prawie połowa, bo aż 45,7% odpowiedziało, że nie, że te szanse nie są równe. Zaledwie co trzecia z ankietowanych była zdania, że szanse awansu i rozwoju w ich branży są takie same dla kobiet i mężczyzn. Co więcej, gdy takie same pytanie padło w odniesieniu do ich miejsca pracy, to tutaj proporcje się odwróciły. To znaczy 29,7% kobiet uznało, że w ich organizacji nie otrzymuje takich samych szans rozwoju i awansu jak mężczyzna na podobnym stanowisku, a ponad połowa oceniła te szanse jako równe. Skąd więc lepszy wynik organizacji, w których pracowały uczestniczki naszego badania w porównaniu do całej branży? Można to tłumaczyć faktem, że większość kobiet uczestniczących w badaniu, to jest 63,2%, deklarowała, że w ich miejscu pracy były realizowane inicjatywy z zakresu różnorodności, równych szans i włączenia, czyli z angielskiego Diversity, Equity, Inclusion, w skrócie DEI. I faktycznie analiza odpowiedzi kobiet w podziale na organizacje realizujące te inicjatywy bądź nie potwierdza taką tezę. Okazało się, że 59,5% kobiet
z firm zaangażowanych w takie projekty DEI oceniło, że otrzymują takie same szanse rozwoju i awansu jak mężczyźni na podobnych stanowiskach, a w firmach bez takich inicjatyw było to 32%. Mniej niż co czwarta uczestniczka ankiety pracująca w firmach realizujących inicjatywy DEI uważała, że szanse są nierówne, a w przypadku organizacji bez żadnych inicjatyw równościowych ponad połowa, 51,8% oceniło, że szanse rozwoju i awansu są nierówne w porównaniu z mężczyzną na podobnym stanowisku. I taką samą zależność widać w przypadku oceny zadowolenia z pracy, który był zdecydowanie wyższy w przypadku kobiet pracujących w firmach wdrażających inicjatywy DEI i wynosił 73,7%, podczas gdy w firmach nie prowadzących takich programów zadowolonych było mniej niż połowa, 47%. Ankietowane zostały zapytane również o wymagania, jakie stawia się kobietom w pracy i zdecydowana większość uczestniczek badania oceniła, że wymagania wobec kobiet nie są równe wymaganiom wobec mężczyzn i w tym 55,7% kobiet oceniła, że kobietom stawia się wyższe wymagania niż mężczyznom. Pomimo tych nierównych szans na awans, na rozwój i pomimo tych wyższych wymagań, dokładnie połowa uczestniczek badania czuła wsparcie ze strony swojego bezpośredniego przełożonego lub przełożonej, ale tutaj warto dodać, że panie, których bezpośrednią przełożoną była kobieta, częściej deklarowały, bo 55,9%, że czują się wspierane w rozwoju niż te, których przełożonym był mężczyzna, w tym przypadku było to 46%. Dane te przeczą temu stereotypowi, że kobiety na wysokich stanowiskach nie wspierają innych kobiet. Tą samą zależność widać w przypadku zadowolenia z pracy. Mianowicie zadowolenie z pracy ogólnie wykazało 2/3 uczestniczek badania, pracujących zarówno pod bezpośrednim kierownictwem innych pań, jak i panów, ale nieznacznie bardziej zadowolone z pracy w obecnym miejscu były panie pracujące pod bezpośrednim kierownictwem kobiet, w tym wypadku było to 67,6%, podczas gdy pod kierownictwem mężczyzn 65,3%. Dlaczego to pokazujemy? Ponownie, dane te przeczą stereotypowi, że kobiety nie lubią pracować pod kierownictwem innych kobiet lub nie chcą ze sobą pracować. Dane nasze temu zaprzeczają. W kolejnym kroku przeanalizowano cechy, które mogą być źródłem tego odmiennego traktowania kobiet. Uczestniczki ankiety odpowiedziały na pytanie, czy na podstawie całej swojej dotychczasowej kariery zawodowej czuły, iż są traktowane inaczej niż mężczyźni na równorzędnych stanowiskach ze względu na 5 cech, które były testowane w badaniu. To jest płeć, sytuacja rodzinna, cechy charakteru i osobowości, przekonania i wartości i wykształcenie i umiejętności. Co się okazało? Okazało się, że to płeć była najczęściej wskazywaną przez ankietowane cechą, warunkującą to gorsze traktowanie. Ponad połowa uczestniczek badania oceniła, 52,1% oceniła, że jest traktowana gorzej ze względu na swoją płeć. Na drugim miejscu respondentki wybierały swoją sytuację rodzinną, ze względu na którą prawie co trzecia czuła się traktowana gorzej, 29,5% uczestniczek badania. Na szczęście w odczuciu respondentek zarówno ich przekonania i wartości, jak i wykształcenie umiejętności nie stanowiły znaczącej przesłanki do odmiennego traktowania. Wyniki pokazują też, że kolejną cechą, ze względu na którą uczestniczki ankiety czuły się gorzej traktowane poza płcią, był również wiek, bo dojrzalsze kobiety częściej wskazywały na gorsze traktowanie niż ich młodsze koleżanki. To znaczy, płeć jako podstawę gorszego traktowania najczęściej wskazywały respondentki w wieku 41-50 oraz 51-60 lat. Jest to jednocześnie ten wiek, kiedy dochodzimy właśnie do najwyższych stanowisk kierowniczych, które obecnie zdecydowanie częściej zajmowane są przez mężczyzn. Warto zwrócić też uwagę, że gorzej traktowana czuła się również ponad połowa kobiet powyżej 60 roku życia, które wydawać by się mogło, że już przeszły ten newralgiczny moment wieku rozrodczego, mogłyby już w teorii nadrobić różnice w stanowiskach, w pensjach, a wciąż czuły się gorzej traktowane. Kobiety młodsze poniżej 25 lat i 25 lat 30 relatywnie rzadziej udzielały takiej odpowiedzi, ale wciąż był to znaczący udział.
Jeśli chodzi o sytuację rodzinną z kolei, to tutaj 29,5% kobiet czuło się faktycznie gorzej traktowanych ze względu na tą swoją sytuację rodzinną. No ale zdecydowanie częściej odczuwały to matki, szczególnie matki dzieci poniżej, dzieci do trzeciego roku życia. W tym przypadku już prawie co druga z nich czuła się gorzej traktowana ze względu na swoją sytuację rodzinną. I tutaj ponownie analiza pokazuje, że organizacje, które realizują inicjatywy z zakresu różnorodności, równych szans i włączenia, wypadały zdecydowanie lepiej od tych, w których takich inicjatyw brakuje. To znaczy nieco mniej niż połowa kobiet zatrudnionych w firmach prowadzących działania DEI oceniła, że jest traktowana gorzej ze względu na swoją płeć, a w przypadku firm bez takich inicjatyw ten procent wynosił aż 71,2%. To samo dotyczyło matek. Zdecydowana większość matek zatrudnionych w firmach realizujących inicjatywy równościowe, bo aż 66,5% uznało, że jest traktowana tak samo jak mężczyzna ze względu na swoją sytuację rodzinną, podczas gdy w firmach bez takich inicjatyw mniej niż połowa kobiet, 47,1%, czuła się traktowana tak samo, co pokazuje, że takie działania mają znaczenie i mogą po prostu utwierdzić pracowników wszystkich szczebli w przekonaniu, że kariera zawodowa nie musi stać w sprzeczności z macierzyństwem. Kolejnym etapem badania było przeanalizowanie barier na ścieżce zawodowej kobiet. Zaczęto od form, jakie przyjmowało takie odmienne traktowanie. Tutaj Państwo widzą całą listę. Kobiety były zapytane, z jakimi zachowaniami zetknęły się na swojej dotychczasowej ścieżce kariery zawodowej. Według wskazań respondentek na pierwszych trzech miejscach uplasowały się zachowania oceniające kobiety. Jednym z najczęstszych doświadczeń kobiet biorących udział w badaniu były komentarze dotyczące ich wyglądu, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, bo aż 68% respondentek spotkało się z takimi zachowaniami, co pokazuje, jak istotny jest wygląd kobiet w oczach innych ludzi. Ponad połowa respondentek spotkała się również ze stereotypizacją jej zachowań, jak i niemiłymi komentarzami w odniesieniu do jej płci. Na kolejnych miejscach uplasowały się zachowania wskazujące na nierówne traktowanie, bo 39% respondentek doświadczyło zachowań dyskryminacyjnych ze względu na swoją płeć, a prawie co trzecia ankietowana była pomijana przy awansach i premiach. W dalszej kolejności 27,5% kobiet spotkało się z uporczywym przerywaniem i brakiem możliwości dojścia do głosu, a co czwarta uczestniczka badania skarżyła się na ignorowanie zgłaszanych przez nią pomysłów. Jak zatem takie doświadczenia przekładały się na odczuwane przez respondentki realne bariery? Dwie najwyżej ocenione w odczuciu uczestniczek badania bariery okazały się mieć taką naturę psychologiczną, bo zarówno ten brak pewności siebie, wiary we własne możliwości, jak i obawa przed porażką lub krytyką otrzymały najwyższą średnią odpowiedzi. Oczywiście łatwiej zrozumieć taki wynik, biorąc pod uwagę skalę tego nierównego traktowania, którą wcześniej Państwu przedstawiłam. Można przypuszczać, że spotykanie się z komentarzami dotyczącymi wyglądu, jak i płci nie pozostaje bez wpływu na poczucie własnej wartości kobiet i tak samo uporczywe przerywanie, ignorowanie zgłaszanych pomysłów na pewno może wzmagać ten brak pewności siebie oraz obawę przed porażką i krytyką. Trzecie miejsce pod względem natężenia barier z takim samym wynikiem średnim uzyskały brak odpowiedniej sieci kontaktów zawodowych, duże obciążenie obowiązkami rodzinnymi oraz tradycyjny podział ról i presja społeczna. I te trzy bariery wydają się być ze sobą dosyć powiązane, bo tradycyjny podział ról przypisuje głównie kobietom obowiązki domowe. Z kolei to powoduje, że są bardzo obciążone i faktycznie jest to nadmierne obciążenie. To z kolei powoduje, że takie duże obciążenie obowiązkami rodzinnymi, że kobiety po prostu mają mniej czasu na networking, trudniej im zbudować szeroką sieć kontaktów zawodowych. Warto odnotować, że matki mocniej odczuwały duże obciążenie obowiązkami rodzinnymi niż kobiety bez dzieci, ale już w przypadku bariery w postaci tradycyjnego podziału ról i presji społecznej nie było tutaj widać różnic ze względu na sytuację życiową respondentek, co pokazuje, jak silnie zakorzeniona kulturowo jest ta presja społeczna, którą odczuwają w równej mierze kobiety, które mają dzieci, jak i te kobiety, których tych dzieci nie mają.
Tutaj jeszcze chciałabym odnotować, że bariera w postaci kultury organizacyjnej pracodawcy była wyżej oceniana, czyli silniej ją odczuwały kobiety, które pracowały w firmach, które nie prowadziły żadnych działań z zakresu różnorodności, równych szans i włączenia, co ponownie pokazuje, jak ważne są działania w firmach. Tak, przepraszam, to są właśnie te kluczowe bariery zidentyfikowane w naszym badaniu i Aniu, chciałabym Cię poprosić o głos. Jakie są Twoje obserwacje i przemyślenia po zobaczeniu takiej długiej listy tych barier? Ja dziękuję bardzo. Ja znam to badanie, ale ono mnie nieustająco jednak teraz ponownie jednak porusza i przygnębia i wkurza, muszę przyznać. No te bariery chyba niespecjalnie tutaj, przynajmniej kobiety nie są, przypuszczam, zaskoczone tą kafeterią i tym, że znalazły one potwierdzenie w tym badaniu. Są, właściwie nie wiem, którymi się zająć, bo jest ich bardzo dużo, no, są faktami, tak? Więc żeby z nimi zawalczyć, po prostu musimy mieć, jak sądzę, przede wszystkim dobrą wolę i autentycznie chcieć to zmienić. Problem polega na tym, że część firm wdrożyła różne strategie, różne kodeksy etyczne, czy nawet różne polityki antydyskryminacyjne, dlatego że musiała, a nie dlatego, że jest za tym, szła za tym jakaś autentyczna potrzeba. Tak po prostu jest. No, to taka jest rzeczywistość. I pewnie jej tak łatwo nie zmienimy. Ale wydaje mi się, że szczęśliwie pewne regulacje unijne, a też przekute potem na prawo krajowe, skłonią biznes, ten, który jednak niespecjalnie się angażuje w temat walki z nierównością, do tego, żeby no, trochę został zmuszony do tego. Tak? Też nie ma się co czarować. Nie wszyscy nagle staniemy się równościowi i zaczniemy rozumieć, jak bardzo dyskryminującym świecie żyjemy. Ubolewam nad tym, bo jestem idealistką i optymistką, ale rzeczywistość, której się przyglądam od ładnych paru lat, trochę mój idealizm niestety no pozbawia mnie po prostu tego podejścia i wydaje mi się, że tutaj z barierami możemy walczyć przede wszystkim regulacjami, ale potem musimy się bardzo mocno przyjrzeć wdrażaniu tych regulacji, bo najczęściej na tym etapie się zatrzymujemy w firmach albo po prostu uznajemy, że mamy jakieś regulacje, w związku z tym wszystko działa, a nie działa na poziomie chociażby tym takim, wydaje się, dość często podnoszonym przez kobiety, ale rzadko traktowanym poważnie, a mianowicie mówimy o właśnie komentarzach dotyczących wyglądu, o głupich żartach, które po prostu są przemocowe często. Jeśli zobaczymy i spojrzymy na to w kategoriach dyskryminacji, w kategoriach molestowania, bo to też powiedzmy sobie szczerze, bardzo duża część kobiet doświadczyła molestowania seksualnego w firmie. I jeśli spojrzymy na to w ten sposób i uświadomimy tym, którzy popełniają takie czyny, bo często nie usprawiedliwiam absolutnie sprawców, ale jest często tak, że świadomość tego, czym jest molestowanie i kiedy przekraczamy te granice, kiedy już wchodzimy w przemocowość, a też dyskryminację, wiedza na ten temat jest, myślę, że niedostateczna, więc przede wszystkim musimy sobie uświadomić kobietom także, gdzie powinny stawiać granice, ale jest im szalenie trudno. Są całe programy, które mówią o tym, jak inne kobiety czy otoczenie powinno wspierać taką osobę, która pada ofiarą dyskryminacji. Bo to tak jak powiedziałaś, Olu, to jest początek tego, żeby takimi mikroróżnymi działaniami pozbawiać kobiety poczucia własnej wartości. Tak? Co z tego, że fantastycznie skończą studia, wchodzą do środowiska, w którym nagle okazuje się, że no właśnie, są przedmiotem niewybrednych żartów, przerywa im się, to jest rzeczywiście bardzo mocno opisane zjawisko. Co więcej, są na to różne metody, które sprawią, że tym kobietom nie będzie się tak strasznie przerywało często. W środowisku właśnie, kiedy są mężczyźni i kobiety, to jest określony czas na wypowiedź, to są różne takie działania, które faktycznie zniwelują tę praktykę, która jest absolutnie powszechna. Czyli wszystkie te działania, które jedno do drugiego składając, sprawiają, że
tracimy pewność siebie, poczucie własnej wartości i no i tak, i rzeczywiście w momencie, kiedy stajemy przed jakimiś wyzwaniami, czasami nie czujemy już tej siły, którą miałyśmy, bo zostałyśmy jej pozbawione w sposób przemocowy, znaczy nazwijmy rzecz po imieniu. Tego typu działania to jest przemoc. Jako ludzie najczęściej jesteśmy przeciwnikami przemocy i nie chcemy również jej czynić. A tutaj wszystko dzieje się na naszych oczach i prawdę mówiąc, na szczęście coraz częściej reagujemy, coraz częściej uświadamiamy sobie, że jesteśmy ofiarami tej przemocy, choć trudno jest to sobie powiedzieć, bo nikt z nas nie chce być ofiarą, nikt nie chce się czuć źle, ale myślę, że to jest ten moment, w którym no właśnie w ten gniewny głos musimy usłyszeć i musimy zrozumieć, że nie ma na to zgody. Nie ma na to zgody wśród liderów i liderek i wśród całej firmy. Tak? I tego się po prostu musimy bardzo dobrze nauczyć i zrozumieć. Bez tego będziemy sobie zapisywać kolejne kodeksy i polityki, a nic nie drgnie. Dziękuję ci, Aniu. I jeszcze w nawiązaniu właśnie do tego, co powiedziała Ania i Ola, która mówiła nam, że barierami jest też stereotypizacja działań kobiet, to jeszcze jeden element chciałyśmy tutaj Państwu przedstawić, a mianowicie odpowiedzi respondentek dotyczące stereotypów. W badaniu poddano 13 stereotypów. One zostały wyłonione na podstawie badań fokusowych, w których brały udział zarówno panie, jak i panowie. Te 13 stereotypów widzicie Państwo tutaj wyświetlone. Dla każdego z nich respondentki mogły wybrać, iż spotykają się one same lub ich koleżanki z tym stereotypem bardzo często, często, czasami, rzadko lub nigdy. Będziemy pokazywać Państwu wybrane 5 najmocniejszych stereotypów i tą moc ich działania będziemy pokazywać w ten sposób, który widzą Państwo w tej środkowej kolumnie, a mianowicie zsumowane odpowiedzi bardzo często i często. Warto zauważyć, że praktycznie, że stereotypy są elementem jak najbardziej obecnym w życiu, w pracy zawodowej naszych respondentek. Jeśli byśmy sobie popatrzyli na tabelę, widać, że z każdym się spotykały, z każdym z tych stereotypów, a jednocześnie w badaniu, w którym tutaj widzą Państwo głosy 4262 kobiet, tylko 32 nigdy nie spotkały się z żadnym z tych 13 stereotypów. No więc zobaczmy, jakie one są krok po kroku. Inspiracją do stereotypu, który tutaj okazał się najmocniejszym, jedyny, który przekroczył 50% po zsumowaniu odpowiedzi bardzo często i często, był stereotyp, że ambitne kobiety są trudne we współpracy. Dlaczego badałyśmy ten stereotyp? No z tego względu, iż w 2003 roku Columbia Business School przeprowadzono bardzo ciekawy eksperyment nazywany Heidi Howard. Eksperyment polegał na tym, iż zbadano, jaka jest różnica w postrzeganiu pewnych cech, ważnych tutaj dla nas cech, a mianowicie sukcesu, chęci i awansu, w odniesieniu do kobiet i do mężczyzn. Okazało się, że te same cechy różnie są odbierane. Respondenci tego badania pokazali, że dla nich sukces mężczyzny był czymś naturalnym. Natomiast kobiety, które były ambitne, które chciały więcej, okazywały się w ich odczuciu niemiłe. No i podobne wrażenia mają nasze respondentki, które tutaj też pokazały, że doświadczają i one, i ich koleżanki tego stereotypu. I był on dość powszechny, tak samo jak kolejny stereotyp, że kobietami nawet w pracy rządzą emocje i hormony. Ten był na tyle powszechny, że tylko 7,4% respondentek nigdy się z nim nie spotkało. A odpowiedzi, że często i bardzo często były również bardzo mocne. Trzeci stereotyp, który pod kątem jego mocy, to kobiety nie radzą sobie w sprawach technicznych, ale lepiej sobie radzą w sprawach humanistycznych. Myślimy, że tutaj najlepszym komentarzem będzie pokazanie Państwu wyników matur z lat 2015-2022.
Jeśli spojrzymy na rozszerzone wyniki matur, panie radziły sobie lepiej zarówno jeśli chodzi o język polski, jak i matematykę. Natomiast dwa kolejne stereotypy, które tutaj chciałyśmy państwu jeszcze zaprezentować, dotyczą już bardziej sfery rodzinnej kobiet. Czwarty to kobieta poświęcająca się pracy zwykle rekompensuje sobie w ten sposób nieudane życie prywatne. To stereotyp, z którym częściej miały do czynienia panie, które nie były w długoterminowym związku i panie, które nie miały dzieci. Natomiast ze stereotypem, że kariera mężczyzny jako głównego żywiciela rodziny ma pierwszeństwo przed karierą kobiety, miały do czynienia częściej panie, które były w długoterminowym związku i matki. Także widzimy tutaj zależności, które pokazują no, swoistą karę za macierzyństwo, zidentyfikowaną też już w innych badaniach. Natomiast patrząc tutaj na podsumowanie mocy działania różnych stereotypów, ciśnie mi się na usta cytat, głos jednej z naszych respondentek, która powiedziała, że w jej odczuciu kobieta jest zawsze nie taka. I teraz spójrzmy, jaki obraz rysuje się z tych stereotypów. Kobieta jest albo zbyt ambitna, albo za mało ambitna, albo za dużo pracuje, albo za mało pracuje, albo będzie mieć dzieci, albo ma dzieci, albo może będzie musiała zająć się wnukami. Tak naprawdę to badanie i odpowiedzi respondentek wskazują, że ciężko znaleźć jakiś aspekt naszego życia, który nie mógłby być uznany za podstawę do krzywdzącego stereotypu. No i tutaj padły już pytania o to, jak je znaleźć rozwiązanie. No było to też przedmiotem naszego badania. Respondentkom pokazałyśmy całą listę rozwiązań, które mogły wybrać jako te, które pozwoliłyby im na to, żeby sięgać po więcej. Co wskazały? Zdecydowana większość z nich wskazała wynagrodzenie za dodatkową pracę. 1/3 wskazała zrównanie pensji, wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Także przypomnijcie sobie teraz państwo to, co Ania wspominała, wynagrodzenie jako motywacja też do awansu. Tutaj te wynagrodzenia znowuż się nam pojawiają. Jednocześnie, jeśli spojrzymy sobie na dwa kolejne tutaj rozwiązania, to zobaczymy, iż są to elastyczne miejsce pracy, elastyczny czas pracy. Są to takie rozwiązania, które wskazywane były przez również wiele respondentek, natomiast to, czy były one bardziej przez nie preferowane, czy nie, różniło się, jeśli chodzi o wiek. Na pierwszym, czyli na tym górnym grafie mogą państwo zobaczyć elastyczne podejście do miejsca pracy, że było ono istotne dla pań poniżej 25 roku życia, a później dla kobiet między 25 a 40 rokiem życia, w szczególności matek, i nabierało znowuż pewnej mocy dla pań powyżej 60 roku życia, które może też chciałyby się angażować dalej w życie zawodowe. Szukając dalej rozwiązań, patrząc jeszcze na tą naszą listę, możemy zwrócić uwagę, że na czwartym miejscu jest możliwość udziału w szkoleniach. Może pamiętają państwo, że nasze respondentki były ponadprzeciętnie dobrze wykształcone. 94,7 z nich miało wyższe wykształcenie. Jednak patrząc na ten dolny graf, który mogą tutaj państwo zobaczyć, widać, że te młodsze z nich, poniżej 25 roku życia, między 25-30 lat, wskazywały na to, iż szkolenia są elementem, który pomógłby im dalej w karierze. I patrząc na inne rozwiązania, można jeszcze wrócić i zobaczyć, iż były to programy mentoringowe, te nieformalne i te formalne, jak i były to również rozwiązania, które były wsparciem dotyczącym, takim organizacyjnym. Natomiast element, który przewijał się przez całe tutaj nasze badanie, które w szczególności Ola podkreślała, to są inicjatywy DEI, czyli dotyczące różnorodności, równych szans i włączenia.
I może pamiętacie Państwo, że kobiety, które pracowały w firmach, w których te inicjatywy są prowadzone, czuły się lepiej traktowane, czuły, że mają równe szanse i mniej też doświadczały tych krzywdzących stereotypów. Więc to, co chciałybyśmy też tutaj Państwu przekazać, to polecić przewodnik DEI, który wydałyśmy jako 30% Club Poland. Jest publicznie dostępny i zawiera bardzo wiele mechanizmów i rozwiązań, które mogą pomóc Państwu, innym firmom w ustrukturyzowanym wdrażaniu inicjatyw różnorodności, równych szans i włączenia. Przewodnik pokazuje rozwiązania i dla firm, które są dopiero na początku drogi i dla tych, które już rozwijają swoje inicjatywy, utrwalają, jak i dla tych firm dojrzałych. Mówi o rozwiązaniach, o tym, żeby zacząć i żeby dalej kontynuować te inicjatywy. Więc jest to taki ważny przekaz, którym chciałybyśmy tutaj Państwa zostawić. No i Aniu, jakie jest Twoje zdanie, jeśli chodzi o właśnie o polityki różnorodności? Więc ja przede wszystkim pogratuluję tego przewodnika. Już to robiłam w innym trochę forum, bo jest to niezwykle cenna publikacja. Bardzo, bardzo pomocna i bardzo potrzebna. Więc gratulacje i w ogóle wielkie podziękowania za to, że dzielicie się tym i tak powszechnie, bo to też jest niezwykle ważne. Ja już stoję na, tak jak mówię, stoję na straży tego, żeby pamiętać, że tak, polityki są potrzebne, regulacje są potrzebne, czy właściwie są niezbędne. Jeśli liczymy tylko na to, że ktoś po prostu w dobroci serca zrobi jakieś fajne rzeczy, to też się zdarza, no to jest za mało. Muszą być regulacje, musi być bardzo jasno to zakomunikowane. I to zresztą fantastycznie wyszło w tym badaniu, że te firmy faktycznie, które są na drodze wdrażania polityk DEI, są zdecydowanie lepiej postrzegane już w tej chwili przez kobiety. Więc to myślę, że jest jakby najlepszy dowód na to, że moim zdaniem nie ma innej drogi. Patrząc na to, co dzieje się też w tym obszarze prawnym, regulacyjnym, który idzie nam z pomocą tutaj, przyznajmy, to faktycznie wygląda coraz lepiej. To faktycznie jest nadzieja, ale też zaczyna być to po prostu absolutna konieczność. Tak? Więc tym bardziej warto sięgnąć po ten przewodnik i zobaczyć, no, przyjrzeć się krytycznie też temu, co robimy i moim zdaniem przede wszystkim zobaczyć, czy skutecznie wdrażamy te rzeczy, które czy skutecznie dzielimy się tym, jakie są wartości firmy. Czy naprawdę jest to zrozumiałe? Tak, są metody, które potrafią sprawić, że gdzieś te niektóre z osób, które są naszymi pracownikami, które nie do końca rozumieją, o co nam chodzi w tych politykach DEI, poczują rzeczywiście, że to też ich dotyczy. Tak? Dotyczy ich bliskich, dotyczy ich otoczenia. I ja zakładam, że ludzie z założenia chcą być dobrzy, tylko na szczęście z tym się mierzę i jakoś się z tym nieustająco to potwierdzam. Więc myślę, że jeśli dyskryminujemy i robimy po prostu krzywdzące rzeczy, to często nie dlatego, że chcemy. Często dlatego, że po prostu nie wiemy. I tego typu działania bardzo mocno nam to nas wesprą w tym wszystkim. Nas jako pracodawców, nas jako pracowników i tych osób, które doświadczają różnego rodzaju dyskryminacji. Tak? Jeszcze tylko powiem, przepraszam, tak już kończymy, wiem, ale w tych tematach i tych barierach, oczywiście istotną bardzo jest bariera tak zwanej kary za macierzyństwo. Ja jako mama, 14-latka w tej chwili, chciałam pokazać wam i powiedzieć, jak bardzo u mnie wpadłam w sytuację, że powiem, nie wiem, męskiej narracji i oczekiwań, których ja nie pozwoliłam sobie być tak naprawdę mamą. Wtedy myślałam o tym jako czymś oczywistym, a dzisiaj myślę o tym i przyznam się wam ze wstydem, ponieważ wówczas, kiedy zostałam mamą, byłam członkinią zarządu w Business Center Club, gdzie zresztą spędziłam prawie 30 lat życia i otoczyli mnie głównie mężczyźni. I ja sobie to myślę, że też sama po prostu ukułam w głowie, że żadna cecha mojej kobiecości nie będzie tutaj widoczna i nie będzie żadnym argumentem do tego, żebym, nie wiem, nie mogła pełnić swojej funkcji w sposób taki pełny. W związku z tym
Położyłam się tak naprawdę w szpitalu dopiero kiedy sama się do niego zawiozłam z uczuciem, że coś się dzieje. Tak to oczywiście pracowałam na full etat, uznając, że absolutnie tak trzeba. Potem, jak już urodził się przedwcześnie mój synek, po 3 miesiącach włączyłam się na nowo do pracy na pełen etat, mając, nie ukrywam, wspaniałego, bardzo wspierającego partnera, który przejął tę funkcję właściwie klasycznie przypisaną matką. Do dzisiaj włącznie nie wzięłam nigdy zwolnienia lekarskiego na dziecko. I do teraz uważałam, że po prostu jestem naprawdę silną babką i po prostu naprawdę jest moc. A dzisiaj jak na to patrzę, to po prostu widzę, jak bardzo dałam się sama wkręcić i sama się wkręciłam w ten model, w którym nie ma przestrzeni na równouprawnienie, w którym nie ma przestrzeni na różnorodność. Ja nie chciałam być różnorodna. Ja zaczęłam się identyfikować z rolą, która nie jest moją rolą. Ja mam prawo być matką, mam prawo być kobietą, która jest ze swoim dzieckiem dłużej niż 3 miesiące po urodzeniu. I dodam, to nie była presja z otoczenia, która była jakkolwiek wyartykułowana. To było w mojej głowie. Bardzo silnie. I dopiero teraz zaczynam to dostrzegać. Dlatego o tym mówię, bo widzę, jak sama, będąc naprawdę blisko tych tematów, uległam tej presji, tym stereotypom i jak bardzo, myślę, że też ze szkodą dla mojego życia rodzinnego, ale cieszę się, że to widzę. Więc dzielę się tym, bo być może nie jestem jedyna w tej gonitwie i w tym braku refleksji jednak i takiej odwagi do tego, żeby być sobą. Więc kobiety, które tutaj brały udział, pokazały nam, że trzeba mieć odwagę, żeby być sobą i bycie kobietą w całym pakietem różnych doświadczeń życiowych, również macierzyństwa, jest wartością. Chodzi o to, żeby pracodawcy nie dyskryminowali nas z tego powodu, a wspierali i zobaczyli wartość w tym. Także bardzo dziękuję i jeszcze raz gratuluję tego fantastycznej publikacji. Tak? Pewnie, tylko może poprosimy do mikrofonu, dobrze? Bo nagrywamy. Ja mam pytanie, posłużę się twoim przykładem, tym, który przed chwilą podałaś. Na ile to badanie pokazuje to nasze wyobrażenie o tym, jak się czujemy versus dyskryminacja organizacji? To znaczy, na ile faktycznie nasza percepcja jako kobiet, mówię tutaj też o sobie jako o kobiecie, odnosi się do pewnej jakby bańki, w której żyjemy, a rzeczywistość wygląda inaczej. Mówię to na przykładzie, dlatego że my też dosyć długo w naszej organizacji pracujemy nad tymi inicjatywami DEI i w ostatnim czasie wyszło nam, że w większości jest to perspektywa kobiet, nie perspektywa organizacji, czyli jeżeli grupa jest już zróżnicowana i weryfikujemy zarówno przynajmniej w grupę męską i grupę żeńską, chociażby w tych stereotypach, to się dzieli po połowie, czyli stereotypy dotyczące kobiet są wyrażane przez kobiety, stereotypy dotyczące mężczyzn są wyrażane przez mężczyzn i w drugą stronę. To znaczy, może za długo, ale chciałam jakby zapytać, na ile jest to nasze wyobrażenie, i na ile słuchając takich badań, my się utwierdzamy w tym, że faktycznie tak jest, a na ile jest to rzeczywistość w organizacjach? Aniu, skomentujesz? Ja przede wszystkim chciałam podkreślić, że nasze badanie przede wszystkim to była ankieta anonimowa, to znaczy kobiety mogły w pełni anonimowo odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiemy, z jakich firm pochodziły, jaka była ich sytuacja, więc myślę, że to na pewno pomogło w tym, żeby zdobyć taki prawdziwy głos tych kobiet. Było ich dużo ponad 4000 osób. Ponadto testowałyśmy te statystyki właśnie w podziale na metrykę i tutaj jednak bardzo często te zależności wychodziły statystycznie istotne. To znaczy było widać, że matki faktycznie w momentach, jeśli chodzi o sytuację rodzinną, czuły się gorzej, a nie wychodziło to w przypadku załóżmy kobiet bez dzieci, więc wydaje mi się, że jest to tak donośny głos, że ciężko go po prostu pominąć i jeżeli jest on już wyartykułowany, nawet oczywiście mamy
Szczerze mówiąc, my jako autorki myślę, że możemy się pod tym podpisać, że mamy nadzieję, że po pierwsze dla kobiet ten raport będzie taką możliwością odnalezienia może też swojego głosu, a z kolei dla mężczyzn spojrzenia i zobaczenia tej innej perspektywy, bo my tutaj nie chcemy zarzucać nikomu, oskarżać i tak dalej, wręcz przeciwnie, mamy nadzieję, że to będzie taki pomost, który pomoże zrozumieć każdą z tych perspektyw i zbudować lepsze rozwiązania tak, żeby każdy po prostu mógł się lepiej odnaleźć w jakimś miejscu pracy. To nie widzę tutaj, czy mamy jeszcze? O. Dzień dobry, Katarzyna Gawał, Forbes Women Polska. Proszę mi powiedzieć, bo te stereotypy też mnie zaciekawiły, czy te stereotypy wyrażane były, jak rozumiem, przez kobiety. To nie jest tak, że państwo pytaliście o ten konkretny zestaw i one tylko głosowały nigdy, często. Badanie, stereotypy były zidentyfikowane najpierw w badaniach fokusowych, czyli rozmawiałyśmy z kobietami, rozmawiałyśmy z mężczyznami z różnych grup społecznych, wiekowych, żeby najpierw je zidentyfikować, a później w badaniu podana była lista właśnie tych 13 stereotypów i można było w odniesieniu do każdego się ustosunkować, albo on jest doświadczany przez daną kobietę i jej koleżanki bardzo często, czasami, rzadko, nigdy. Więc tak wyglądała ankieta. Także to są odpowiedzi kobiet, które odpowiadały na każdy z tych stereotypów. Rozumiem, ale w grupach fokusowych też brały udział tylko kobiety. Kobiety i mężczyźni. Były różne grupy fokusowe. Także tutaj zależało nam na tym, żeby uchwycić jak najszerszą perspektywę. Więc brały udział w tych dyskusjach właśnie i panowie, i panie. Tylko odpowiedzi są już tylko kobiet. To jasne, to wiadomo, bo to jest perspektywa kobiet, to rozumiem. To jeszcze tylko technicznie, czy raport gdzie i kiedy będzie dostępny w całości? Raport jest dostępny na stronie, także dla wszystkich z Państwa, którzy chcieliby zapoznać się w nim w całości, do czego bardzo serdecznie zachęcamy, to możecie go Państwo odnaleźć na stronie 30% Club Poland. Jest też już umieszczony na naszym profilu na LinkedIn, do którego śledzenia też Państwa zachęcamy, jeśli jeszcze tego nie robicie. I myślę, że podsumowując tutaj też nasz głos, Ola powiedziała o tym, że chciałybyśmy, żeby dla pań to był raport, w którym może odnajdą swój głos, dla panów zrozumienie perspektywy, ale chciałybyśmy też, żeby on przyczynił się do dyskusji na temat języka, który jest wykorzystywany w korporacjach, na temat zachowań. I jest to świetny moment, bo przed nami bardzo ciekawa dyskusja panelowa, którą poprowadzi Ewa Dąbrowska, nasza ambasadorka, więc tutaj zapraszamy Ewo i zapraszamy innych gości. Bardzo dziękujemy. Dobrze, serdecznie witam wszystkich. Nazywam się Ewa Dąbrowska i chciałabym teraz zaprosić tutaj do mnie na scenę panelistów i panelistki, które ze mną będą dzisiaj rozmawiać na temat raportu i zaproszę w kolejności alfabetycznej. Bardzo zapraszam pana Piotra Chmiela, dyrektora Departamentu Zarządzania Zgodnością z T-Mobile, pana Bartosza Józefiaka, CFO z Benefit System, panią Dominikę Sadowską, współzałożycielkę Diversity Plus, panią Ewę Sowińską, partnerkę ESO Audit, biegłą rewidentkę i panią Ewę Woroszył, CFO z Blue Media. Zapraszam. Możemy tutaj się... To witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić naszą dyskusję na temat raportu. Ja tak samo jak i nasze tutaj poprzedniczki, no jestem bardzo pod ogromnym wrażeniem raportu, danych i to, od czego bym chciała zacząć,
To jest kwestia tego, że naprawdę no, deklaratywnie kobiety chcą awansować. Usłyszeliśmy, że większość kobiet chce. 70% kobiet powiedziało, że nie odmawiało takiego awansu, ale jednak widzimy, że kobiety chcą awansować na stanowiska też zarządcze, ale jednocześnie ponad połowa kobiet twierdzi, że nie ma równych szans, prawda, w stosunku do mężczyzn, którzy zajmują porównywalne stanowiska. I to powiem wam, że tak na mnie wywarło takie duże wrażenie. Co to się dzieje i co za tym jest. I ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na temat naszych doświadczeń, naszej perspektywy. Tutaj mamy osoby, które zajmują stanowiska zarządcze, kierują firmami, są liderkami, liderami. Więc z jednej strony trochę na temat waszych doświadczeń, waszej kariery i waszej też perspektywy w tym temacie. I tutaj chciałabym się zapytać pani Dominiki, jak pani podchodzi do tego tematu? Jakie są pani obserwacje, doświadczenia? Ja bym chciała powiedzieć, że nie zawsze jest tak, że chcieć to móc. To znaczy w tej sytuacji, kiedy mówimy o równości kobiet na rynku pracy, to mamy do czynienia z takim mitem merytokracji, to znaczy z sytuacją, kiedy formalnie jesteśmy przekonane o tym, że jesteśmy premiowane za nasze kompetencje, za naszą wartość, za nasze wykształcenie, czyli za czynniki, na które my mamy tak naprawdę wpływ. Natomiast z różnych badań wiemy, że to jest tylko nasze wyobrażenie, bo rzeczywistość jest zgoła inna. Rzeczywistość jest taka, że te czynniki, na które my nie mamy wpływu, czyli właśnie między innymi płeć, ale też inne charakterystyki, jak na przykład nasza niepełnosprawność, czy neuroróżnorodność, neuroatypowość, czy kwestia związana z pochodzeniem, z krajem pochodzenia. Teraz przecież mamy kobiety, które przyjechały do nas w związku z wojną z Ukrainą. To są czynniki, które z tym kryterium płci nam się krzyżują. To znaczy my nie możemy mówić tylko o takim równym traktowaniu ze względu na płeć. Tutaj oczywiście wcześniej była mowa o karze za macierzyństwo, czyli taka sytuacja, kiedy kobieta, która ma dzieci, będzie odnosiła więcej niekorzyści na rynku pracy niż mężczyzna, który ma dzieci. Tak? Ona, to nie jest zależne tylko od tych dzieci, które są w określonym wieku, 2 latka, tam 5 latek przedszkolak czy młody człowiek, ale też od liczby posiadanych dzieci, ale też innych osób zależnych. Więc ta płeć będzie nam się krzyżować nie tylko z innymi charakterystykami, ona nam się będzie krzyżować też z takimi rolami społecznymi, w których my jesteśmy. Nie tylko właśnie matka, nie matka, ale też kobieta, która się opiekuje innymi osobami zależnymi, co oczywiście częściej spada na kobiety. W tej merytokracji, czyli w takim systemie społecznym, gdzie jesteśmy premiowani za nasze kompetencje i za nasze zasługi, na które mamy wpływ. Oczywiście nie ma miejsca na uświadomione czy nieuświadomione mechanizmy wykluczenia czy uprzywilejowania. To jest to, co się tak ładnie nazywa pięknie po polsku unconscious bias and privileges. Tak? My to nie potrafimy sobie tego dobrze przetłumaczyć. Natomiast to są wpływy środowiskowe związane ze stereotypami, które determinują postrzeganie kobiety na rynku pracy. Oczywiście to nasze postrzeganie nie jest zniuansowane, w takim sensie, że my sobie nie determinujemy roli, którą dana kobieta ma na rynku pracy czy w danej organizacji. No ale wychodzimy z założenia, że przecież ma równe szanse. I teraz mnie jest chyba najdalej do takiego myślenia, że inicjatywy DEI to jest samo dobre, które spowoduje, że jak będziemy wdrażać inicjatywę DEI, to nie będzie nierównego traktowania. Po mojemu tego nie należy utożsamiać. To znaczy każdy pracodawca, tak jak ma obowiązek płacić podatki, tak ma obowiązek wdrażać przepisy antydyskryminacyjne. I teraz na nieszczęście mamy tak, że wiele inicjatyw z obszaru przeciwdziałania dyskryminacji pośrednicy, już mówiliśmy o tym, że przecież mamy uzasadnienie w przepisach prawnych, tak? W legislacji, która ona nie jest takim nowo pojawiającym się tworem, przecież przepisy kodeksu pracy zakazujące dyskryminacji pośrednio obowiązują od 2004 roku. Więc nie należy tego utożsamiać. To na pewno bardzo ważne. Zaraz będziemy też rozmawiać o tutaj regulacjach i praktykach. A ja bym chciała jednak wrócić do tego tematu, tego postrzegania, że stawia się im wyższe wymagania i trochę tutaj panów podpytać, bo mamy szczęście, że mamy panów i możemy mieć też męskie spojrzenie na temat tematu. I panie Bartoszu. Jak pan? No to trudne pytanie jest na pewno.
Mi się wydaje, że jakby moje doświadczenia są takie, że być może ja miałem szczęście w swoim życiu, że jakby nie doświadczyłem czy nie widziałem tego, może tego po prostu nie dostrzegam. A w obecnej roli, szczególnie w Benefit Systems, gdzie pracujemy, no mam menadżerki, które są chyba bardziej świadome swojej kariery, potrzeb, chęci rozwoju niż menadżerowie, chociaż może nie powinienem tego mówić. Więc to pewnie zależy dużo od organizacji, od jej rozwoju, od tego, jacy ludzie ją kształtują i jacy ludzie tam pracują. Chociaż rzeczywiście, jeżeli spojrzysz się na wyniki badań, no to one są jednoznaczne i tutaj z nimi nie ma co dyskutować. Więc jeżeli rozszerzę swoją perspektywę poza miejsce pracy, w którym w tej chwili jestem, no to rzeczywiście nie wygląda to najlepiej. Ja bym powiedział, że jakby super kluczowe jest to, żebyśmy my jako menadżerowie, obojętnie jakiej płci, zachęcali kobiety do tego, żeby myślały o tym, żeby myśleć o swojej karierze, myśleć o awansie, żeby nie postrzegały tego jako jakieś coś nienormalnego czy coś dodatkowego, czego wymagam od swojego pracodawcy. I mi się wydaje, ja też mam takie spojrzenie, że to jest szerszy problem. Generalnie młodsi ludzie patrzą na rozwój swojej kariery właśnie z takiej perspektywy, że boją się przyjść do pracodawcy i powiedzieć, że potrzebują, czy chcą, czy widzą się za parę lat tak czy inaczej i jasno to zakomunikować. I to dotyczy już nie tylko kobiet, ale też ogólnie to jest taka perspektywa i takie doświadczenie, które widziałem w ciągu ostatnich lat. Okej, okay. A panie Piotrze? Ja bym użył takiego trudnego słowa, znaczy, przepraszam, nie trudnego, słowo jest proste, tylko być może ostatnimi czasy trochę źle się kojarzące, edukacja. Tak, edukacja, bo my dużo mówimy o komunikacji, mówimy o tym, że trzeba komunikować, trzeba pokazywać, trzeba właśnie podejmować działania, podejmować inicjatywy i tak dalej. A ja patrząc z własnej perspektywy, patrząc na samego siebie, uważam, że najwięcej dała mi edukacja. To znaczy te sytuacje, tak, kiedy czy firma, czy ktoś w firmie powiedział, ok, no to teraz pomyśl. Teraz się zastanów, teraz zacznij zadawać sobie pytania jako osoba, jako przedstawiciel tej, a nie innej płci akurat, na co, jak wiadomo, nie mam żadnego wpływu, również jako menadżer. I zacznij zadawać sobie pytania, dlaczego podejmujesz decyzję, no mówimy o decyzjach personalnych, w taki sposób, a nie inny. Ale zapytaj się siebie. Nie pytaj, nie czekaj, aż ktoś ci powie, tak jest właściwe, tak jest niewłaściwie. Zacznij zadawać te pytania sobie. I teraz ta edukacja, którą jako i menadżerowie, i pracodawcy, i przedstawiciele pracodawców możemy budować, możemy też pokazywać swoim przykładem, z mojego punktu widzenia wydaje się być najbardziej wartościowa. Bo okej, zrobimy akcję, zrobimy wspaniałe prezentację, powiesimy ileś plakatów, nawet potem w jakimś badaniu nam wyjdzie, że no to wszyscy bardzo dobrze odebrali to działanie, ale tak de facto potem jest pytanie, a ile sposobów myślenia my w ten sposób zmieniliśmy? Mhm. I teraz za każdym razem, kiedy widzę taką możliwość, to staram się dyskutować. Ale widzi pan inne nastawienie, inną postawę kobiet w tym obszarze w porównaniu do mężczyzn, jak nie wiem, z pana doświadczenia, z rozmów z pana koleżankami? Znaczy, ja mogę się powiedzieć oczywiście tylko anegdotycznie i to bez wskazywania, ale tak, zdarzyły mi się sytuacje, w których kobieta, mając możliwość na przykład wykonania kroku awansu, innymi słowy, powiedziała, nie jestem zainteresowana. Moja myśl wtedy zawsze była taka, żaden mężczyzna tak by nie odpowiedział. Mężczyzna z definicji powie tak, aż tak, oczywiście. Teraz pytanie jest tylko takie, czy to jest różnica już wpojona nam od samego początku, tak? Czyli wracamy do kwestii edukacji, czy też istnieje jakiś sensowny argument, ale faktycznie, proszę spojrzeć też w drugą stronę. Mężczyzna się mówi, no nie odmawia się, wyzwaniu się nie odmawia, prawda? I my tak jesteśmy uczeni, przynajmniej ja mając swoje lata uważam, że tak zawsze mi mówiono. Być może powinniśmy to też zmienić.
powinniśmy dopuścić to, że tak, jasne, można odmówić, prawda? I w ten sposób zostawiając słowo. Chciałam powiedzieć, że z przyjemnością zapoznałam się z takim mężczyzną, z takimi mężczyznami, którzy powiedzieli, nie jestem gotowy, to nie jest zgodne z moimi priorytetami, też odmawiają, więc to pokazuje, że różnorodność jest różnorodnością, ale wiele mamy wspólnych spojrzeń na świat. No właśnie, Ewa, to... Nieodmiennie czekam na poznanie takich również. No właśnie, tutaj chciałam się zapytać o twoją perspektywę i jakie właśnie działania może powinniśmy tutaj podejmować, żeby... Czy ty, jak twoja kariera wyglądała i co ty robiłaś, tak żeby się znaleźć na... Tak, pełniłaś kluczowe stanowiska w wielu korporacjach i trochę jakbyś się podzieliła swoją perspektywą. Zanim odpowiem, Ewo, na twoje pytanie, to chciałam jeszcze też państwa pozdrowić od dwóch pomorskich firm, gdyńskiej i gdańskiej, czyli partnerów dzisiejszego spotkania, Baltic Hub i DNV. To firmy, które chciały powiedzieć, że całym sercem z wyzwaniem, które podjęły osoby zajmujące się 30% Clubem, ale niestety ich wydarzenia morskie, bo to firmy z branży morskiej, które się odbywają w Gdyni, uniemożliwiły im przyjechanie, więc serdecznie państwa pozdrawiam. Ja chciałam się podzielić perspektywą, którą mam dość różnorodną, bo pracowałam i w korporacji. Teraz od ponad 13 lat pracuję w firmie, która jestem współwłaścicielką. Jest nas 4 wspólników, 2 wspólniczki, 2 wspólników. Ale przede wszystkim chciałam się też podzielić moją perspektywą biegłego rewidenta, biegłej rewidentki, bo właśnie przed spotkaniem mówiłyśmy, że dla części osób biegły rewident to jest wiadomo, kto to jest, a biegła rewidentka to dopiero się oswajamy z tym nazwaniem naszego zawodu. Bo państwo się domyślają, że w ciągu roku mam okazję spotykać się z wieloma zarządami, z wieloma radami nadzorczymi i z tej perspektywy też mam nieraz możliwość uogólniania pewnych trendów. Ja w ogóle chciałam podziękować za te wyniki i za te wszystkie informacje, które otrzymaliśmy z raportu, bo to tylko potwierdza to, czego ja doświadczam. Kobiety są gotowe, żeby awansować. I to powoduje, że nie tylko kończą odpowiednie studia, które przygotowują do tych, bo ja jednak chcę tutaj szczególnie zwrócić uwagę na role takie decyzyjne liderów, liderki, osób, które są w zarządach, w radach nadzorczych, ale również się dokształcają się w różnych obszarach, rozwijają swoje kompetencje tak zwane osobiste, jak i konkrety, aktualizują wiedzę, więc to tylko z tej ankiety wybrzmiało. I część osób może pomyśli sobie, że to nie do końca jest prawdziwe, ale myślę, że jak zobaczyliśmy przekrój osób, kobiet, które zabrały głos, to nie wiem, czy ktoś mógłby powiedzieć, czy to nie są prawdziwe informacje, że są gorzej traktowane w swoich firmach, w swojej karierze, rozwoju tej kariery. I muszę powiedzieć, że to, co najczęściej do mnie dociera, jak pytam, z czego to wynika, to mówią, że z języka, którym posługujemy się wewnętrznie w firmie. Ja kiedyś byłam świadkiem sytuacji, kiedy prezes firmy, bo to był prezes, przedstawiał skład zarządu i w tym zarządzie były również kobiety, ale o mężczyznach powiedział pan wiceprezes do spraw, pan wiceprezes do innych spraw i pani Krysia, pani Marysia. Od razu na samym jakby wejściu powodował, że różnie ich traktował i to ewidentnie jest różne. Pamiętam sytuację, kiedy mówiłam o ważnej dla mnie rzeczy, kiedy zadziały się trudne rzeczy i nie zgadzałam się na takie, na tego typu pójście w dyskusji i byłam bardzo, bardzo zaangażowana emocjonalnie, bo to nie mnie dotyczyło. I po tej rozmowie, spotkaniu podszedł do mnie mężczyzna i powiedział: Ewo, ale byłaś emocjonalna. Ja powiedziałam, dziękuję, że mi to powiedziałeś, bo nie wiedziałam, czy taka będę, ale jeżeli ty to tak odebrałeś, to fajnie, bo na tym mi zależało. I on nagle nie znalazł dalszych słów, żeby się mnie czepiać, pokazywać, że właściwie nie byłam merytoryczna, tylko emocjonalna, bo moja postawa zaskoczyła. I to moim zdaniem jest jedna z też ważnych rzeczy, że jako kobiety siebie nieraz... też tak traktujemy, że emocje to zła rzecz w biznesie, że bycie kobietą z jej wadami, zaletami, to też nie jest postawa lidera. Moje przyjaciółki, które są
psycholożkami, kiedy zaczęły być bardziej zaangażowane w pracę jako psycholożka z biznesem, powiedziały, że jak zaczęły czytać książki, w których było napisane, jaka jest droga kariery, żeby zostać menedżerem, jak się należy zachowywać w momencie stresu, stwierdziły, że one w ogóle nie pasują do tych rozwiązań. I powiedziały, coś z nami jest nie tak. I nagle stwierdziły, że książki, które mówią, jaki powinien być menedżer, książki, które mówią, jak reagujemy w stresach, jak mamy się mobilizować, są książkami pisanymi przez mężczyzn dla mężczyzn. I teraz już jest inaczej. Myślę, że są książki, które są pisane dla liderów, dla liderek, dla kobiet, dla mężczyzn. Mamy z czego przez wybierać. Kobiety, i to pokazuje przez... wyniki tych badań. I bardzo tak. się z tego cieszę. I też chciałam powiedzieć, że jestem za tym, żeby były parytety, żeby one były egzekwowane. Bardzo na to liczę, że tak będzie, bo przecież te najbliższe raporty zrównoważonego rozwoju będą weryfikowane. Myślę, że na pewno wśród tych weryfikatorów będą też biegli rewidenci, biegłe rewidentki. Ale to nie zmienia faktu, że te równoległe działania muszą być. Państwo Ewa, widzieli w badaniach tak, tak, że... Właśnie chciałam do tego teraz nawiązać, że oczywiście... Cieszymy się. Ja się też bardzo cieszę, że wchodzą nowe regulacje ESG i to raportowanie niefinansowe będzie tutaj wymuszało, prawda? Też pokazywanie wymusza, jakie mamy strategie i pokazywanie konkretów, prawda? Ale też chodzi o to, żeby wprowadzać pewne działania, które będą poprawiały sytuację kobiet, a wiemy, że jest to sytuacja związana z macierzyństwem, sytuacją rodzinną. I tutaj chciałabym się o ten aspekt was zapytać, bo z jednej strony oczywiście badanie nam też potwierdziło, że 52% kobiet stwierdziło, że płeć jest jedną z barier, prawda, które jest na ich ścieżce kariery, a drugie no, to jest sytuacja rodzinna. I tutaj chciałam, bo teraz są trzy Ewy, zobaczcie, to jakiś taki nomen omen. Więc Ewę Woroszu poprosić o twoją perspektywę, bo masz trójkę dzieci. Kariera piękna, więc powiedz, jak ty tego doświadczałaś i też pewne rzeczy, które byś chciała, żeby były, prawda, wdrożone, co by pomogło. Dziękuję. Tak, kariera z trójką dzieci nie jest taka prosta. Natomiast ja widzę też trochę pozytywów tutaj. Widzę, jak ogromną przemianę przeszły właśnie duże korporacje, bo ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy każde kolejne dziecko to był problem, a czemu wracasz do pracy, co będziesz robiła, zastanów się, po co to robisz. A natomiast w pewnym momencie był taki zwrot, jak my lubimy kobiety, które mają dzieci, ponieważ są bardziej efektywne. W ciągu 8 godzin zrobią tyle, co kto inny w ciągu 12, bo muszą szybko wrócić do domu, żeby zająć się dziećmi. Także ja to wszystko przeszłam, no i dlatego właśnie chcę powiedzieć, że najważniejsze tutaj to, co powinno być wdrożone w korporacjach moim zdaniem, to jest taki zajęcie się właśnie w trochę inny sposób kobietami od samego początku, ponieważ tak jak mamy tutaj ostatnio taki nacisk na rozwój psychologiczny pracowników, żeby nie dopuszczać do przepracowania, załamania i takie przełamane zostało takie pewne tabu, bo kiedyś się o tym nie mówiło, że ktoś miał problemy psychologiczne. Tak samo tutaj ja bym namawiała do tego, żeby trochę bardziej otwarcie mówić o planowaniu macierzyństwa przez kobiety. Wiadomo, że to jest prywatna sprawa, ale do pewnego momentu można jakoś tutaj współdziałać. Tak jak mamy mentorów, mamy nasze działy wspaniałe HR, można by tu było wspólnie edukować właśnie wyższą kadrę kierowniczą, menedżerów i z kobietami już od samego początku po prostu planować
jakie będą te etapy kariery, jak to może wyglądać, co się stanie, jak pójdziesz na macierzyński i co będziesz mogła zrobić, jak wrócisz, żeby to nie było szoku, że nagle idzie, a potem nagle musi wrócić i my nie wiedzimy, co z nią ale zrobić. Ale na ile to jest możliwe w praktyce, prawda? Bo w teorii właśnie. To, dla mnie to pierwsze, to jest taki aspekt, no, żeby stworzyć taką strefę komfortu tak, dla kobiety, tak. Żeby mogła w ogóle, bo raczej jest na odwrót, że do końca gdzieś jest to ukrywane, bo jest strach. No a potem, czy takie działania są w ogóle możliwe i nie wiem, tutaj... No to... Panie Bartoszu, jak pan na tą kwestię? Nie, ja myślę, że oczywiście wszystkie działania są możliwe i są potrzebne, żeby je realizować. Na końcu to trochę powtórzę, co kolega wcześniej powiedział, jakby dawanie przykładu, oprócz tego, że zrobimy procedury, wprowadzimy je, zrobimy milion fajnych prezentacji, wszyscy je obejrzą, będzie polityka różnorodności i tak dalej, super istotne jest to, żeby tak jak w każdym innym aspekcie robienia biznesu, ten ownership biznesowy był po stronie właściwie każdego szczebla menadżerów. Nie? I to, jeżeli to jest, to się zacznie przekładać na przykłady. I jeżeli jesteśmy w stanie dowozić pracownikom w cudzysłowie, pokazywać, że rzeczywiście to działa, że zaplanowaliśmy, jest urlop macierzyński, osoba wraca na to samo stanowisko, nie ma jakiegoś zamieszania czy niespodzianek z tym związanych, no to też jesteśmy w stanie tą wiarygodność budować z każdym krokiem robienia tego, a to z czasem powinno przynieść po pierwsze równość traktowania i równość podejścia do wszystkich pracowników, ale też taki komfort, że ktokolwiek do firmy przychodzi, jakby czuje to, że wie, że tak, są takie przykłady, dokładnie tak firma postępuje, a nie, że to jest tylko hasło na slajdzie i jakiś program, który przez HR został wdrożony. Więc wydaje mi się, że oprócz planowania, wymuszania dyrektyw, stawiania sobie celów i tak dalej, bardzo istotne jest to, żeby konsekwentnie to realizować. I tu znowu na końcu tylko podsumuję, że to jest dokładnie tak samo jak z każdym innym aspektem robienia biznesu, zarządzania firmą. Ta konsekwencja w realizacji i osiąganiu tych celów jest super istotna i mi się wydaje, że z perspektywy nas, jako na przykład Benefitu, to chyba to z mojego punktu widzenia jest jeden z najważniejszych elementów, który powoduje, że ludzie rzeczywiście wierzą, że to działa. Ale jak zachęcić teraz, prawda, pracodawców, menadżerów do tego, żeby takie praktyki wdrażali, pani Dominiko? Bo widzimy też w tym raporcie, że te firmy, które wprowadziły strategię DEI, tam kobiety mówią, że no lepiej się czują, tak? Czują, mają większe wsparcie, ale cały czas tych pracodawców jest relatywnie nie za dużo i jakie pomysły, żeby to promować? Ja sobie myślę, że ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że nie każda inicjatywa DEI będzie odpowiedzią na całe zło i że ważne jest to, żeby one były dopasowane do organizacji. To znaczy, żeby nie było tak jak w tym irlandzkim dowcipie, tak? Przepraszam, jak dojść do opery. No wie pan, no stąd to bym nie zaczynał. Znaczy, żebyście pamiętali o tym, że organizacje są różne. Są na różnym etapie rozwoju. I teraz planujmy, ale planujmy strategicznie. Jak będziemy planować akcyjnie, to będzie tak jak inicjatywy z okazji Dnia Kobiet. W marcu jest bardzo wiele inicjatyw dotyczących kobiet, prawda? Ale potem przychodzi kwiecień i czerwiec i potem jest październik i potem okazuje się, że te inicjatywy na rzecz kobiet są ważne tylko w marcu, no więc nie róbmy tego. Więc jeżeli już planujemy działania na rzecz wyrównania szans czy promowania udziału kobiet, czy wykorzystania potencjału, cokolwiek to będzie, to ewolucja, a nie rewolucja i przede wszystkim niech to będą takie działania, które są strategiczne, które są całościowe, które są przemyślane, które wynikają z gotowości organizacji, a nie, że przyjdzie ktoś z zewnątrz i powie, no to teraz taki webinar. No właśnie, ale ewolucja czy rewolucja? Bo ja tutaj wcześniej usłyszałam trochę rewolucyjne. Regulacyjne rzeczy są rewolucyjne. Rewolucyjne, ale myślę, że to, o czym mówiła Dominika i też Bartosz wcześniej, jednak te dwukierunkowe działania, praca nad kulturą organizacyjną firmy, bo myślę, że te firmy, które tego typu działania wdrażają, to są po prostu firmy bardziej dojrzałe i dlatego te kobiety, które wypowiadały się, że właśnie w ich organizacjach są tego typu działania, one lepiej się czuły, bezpieczniej się czuły. I muszę powiedzieć, że mam takie na swoje potrzeby powiedzenie, pokaż mi ile kobiet jest w zarządzie i w radzie nadzorczej twojej firmy, a powiem jaką masz kulturę organizacyjną.
bo ja swego czasu doświadczyłam takiej sytuacji, że dostałam w krótkim okresie czasu 3 propozycje bycia członkinią, a nawet przewodniczącą Komitetu Audytu w Radach Nadzorczych Spółek Giełdowych. To były ogromne spółki giełdowe z Warszawy. I głównie dlatego, że jestem biegłą rewidentką i że jestem kobietą, a wtedy była taka inwentaryzacja i tych kobiet właśnie w wielu radach w ogóle nie było. I ja wówczas nie bardzo byłam gotowa na przyjęcie tych propozycji, ale też pomyślałam sobie, że to jest okazja, żeby zobaczyć, jak te firmy są gotowe na takie kobiety, które stawiają oczekiwania też, że nie, że przyjmują i są szczęśliwe, tylko chcą, żeby po drugiej stronie też były pewne deklaracje. I ja w każdym przypadku powiedziałam, że oczywiście rozważę, ale poproszę, żebym spotkała się z całą Radą Nadzorczą, z zarządem, żebyśmy ustalili, w jakim okresie czasu odpowiedni procent kobiet zacznie się pojawiać, bo wtedy właśnie miałam być tą jedyną kobietą. To żadna z tych organizacji nie podjęła rozmowy, nie przyjęła propozycji spotkania się, porozmawiania. Powiedziała nam, że u nich się o takich rzeczach nie dyskutuje. I wówczas pokazywałam to w dyskusjach, że wtedy dominował głos, że kobiety nie są gotowe, że odmawiają. I pomyślałam sobie, że jest pewnie moja osoba w tych statystykach też jest tak potraktowana, że odmawiam, że nie jestem gotowa. Bardzo często kobiety nie przyjmują propozycji, które są fikcyjne, w których teoretycznie mają odpowiedzialność, a nie mają wpływu. Czy organizacja nie jest dla nich taka, którą chciałyby reprezentować? Myślę tutaj może bardziej z perspektywy Rady Nadzorczej, bo perspektywa zarządu jest troszeczkę inna i tam się głębiej wchodzi. No właśnie, bo teraz też wydaje mi się, że kobiety są bardziej świadome. Tutaj też mieliśmy dużą reprezentację młodszych kobiet, więc też ich oczekiwania właśnie w stosunku do firm, w których będą chciały pracować, będą już bardziej świadome wybory. Na strukturę kobiet, znaczy branżę, tam były głównie kobiety finansów. No, to jest akurat świat, w którym patrzę na moje koleżanki, biegłe rewidentki, te osoby, które są dyrektorami finansowymi. Ja muszę szczerze powiedzieć, że od ponad 30 lat nie widzę problemów w awansie kobiet do stanowisk dyrektorskich. Zależy, jak struktura w firmie nazywa. Tam wręcz teraz chyba motywuje kobiety bardziej, żeby zaawansowały, bo one są pracowite, znają wiele rzeczy, ekspertkami są, douczają się, tak jak mówimy, różnych. Bariera zaczyna się wtedy, kiedy jest ten moment partnera w firmach doradczych, czy zarządu i rady nadzorczej w takich organizacjach. No i jak teraz ten, no bo można powiedzieć, no szklany sufit przebić. Ewa? Jak z twojej perspektywy? Tak, myślę, że szklany sufit jest i nie jest, zależy w jakich organizacjach. Ja akurat teraz reprezentuję spółkę prywatną właścicielską, gdzie właściciele są ambasadorami nawet klubu 30%. I tutaj zupełnie inaczej sytuacja wygląda, bo działamy elastycznie, mamy wdrożone procedury właśnie wspierania i awansu kobiet, więc nie ma tutaj aż takich przeszkód. Natomiast to, co można zrobić, to jest właśnie ta edukacja. Edukacja i szkolenie dyrektorów, właśnie menadżerów oraz wdrożenie polityk oceny pracowników właśnie na takim dobre wdrożenie, czyli tam, gdzie nie ma w ogóle miejsca na to, żeby się kierować jakimiś innymi uprzedzeniami bądź stereotypami. Jeśli to będzie działać, no to uważam, że nie będzie tych szklanych sufitów. No ale tu jeszcze długa droga przed nami. A panie Piotrze, u pana w korporacji wiem, że macie bardzo dużo programów rozwojowych dla kobiet. Co jest takim największym, można nazwać, czynnikiem sukcesu? Co powoduje, że właśnie ta ścieżka kariery przyspiesza i ten szklany sufit jest przebijany?
to bardzo krótko odpowiadając, to jest świadomość menadżerów rzeczywiście na każdym poziomie. Nawet bardziej... Ale czyli takie planowanie też tej ścieżki kariery? Planowanie też. Natomiast świadomość nawet osób decyzyjnych, bo wiem, że w procesie i rekrutacyjnym, i w procesie awansowym, tak, czyli tych kolejnych kroków w karierze, mamy więcej niż tylko menadżerów, którzy decydują. Tak? To jest składowa wielu punktów w procesach. Bezdyskusyjnie kluczowe jest to, żeby wszyscy myśleli właśnie w kontekście tego, żeby dawać równą szansę. Nie premiować za coś, co jest kompletnie niezależne na przykład. Czy też właśnie uwzględniać ten, czy nieświadome, a czasami już dość świadome i znane każdemu odchylenie i trochę je kompensować. Ja nawet bym powiedział, że na pewno te wskaźniki, tak, te znienawidzone przez wszystkich KPI-e, też są potrzebne, bo one dają bazę, do której możemy się odnosić, prawda? Pozwalają nam w jakiś sposób to zmierzyć i ustosunkować się, czy powiedzieć, okej, dobrze, byliśmy w tym miejscu, jesteśmy w tym, zadziało się to. I znowu, tu się pojawia ta kwestia świadomej analizy, świadomego spojrzenia na to, dlaczego się tak zadziało. Bo czasami KPI pójdzie w górę i wszyscy będziemy świętować, potem pójdzie w dół i wszyscy będą bardzo nieszczęśliwi, tylko nikt się nie zapyta, dlaczego. Albo nawet jak się zapyta, to ta odpowiedź gdzieś tam w tym szumie zginie. I w ten sposób nie tyle, co tylko będziemy, tylko albo aż, znaczy aż, będziemy przebijać te szklane sufity, ale miejmy nadzieję, że z czasem doprowadzimy do tego, że ich po prostu nie będzie. Ale na chwilę albo, obecną... się rozmasują. Na chwilę obecną właśnie, panie Bartku. Tak, bo tutaj my też rozmawialiśmy. Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że mi się wydaje, że tego szklanego sufitu nie da się przebić bez regulacji. I jakby malujemy takie... piękny świat, że wszyscy są świadomi i tak dalej. I super, bo to się zmienia. To słychać też w naszych wypowiedziach, że wszyscy jakby pewnie mamy świadomość, że to jest zupełnie inaczej wygląda niż 10 czy 15 lat temu. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta zmiana jest powolna i ta zmiana musi zostać wymuszona czymś, no nie chcę powiedzieć odgórnym, ale takim właśnie regulacyjnym. Klub 30% jest trochę jakby pomysłem na to, postawmy sobie taki cel. Tak. Gdyby się dało zrobić tak, że klub 30% to wymusza na przykład na wszystkich spółkach giełdowych, to myślę, żebyśmy tą zmianę zobaczyli za rok na przykład, nie za 10, nie? Więc ja jestem, to tutaj kontrowersyjny temat, ale już padł, zwolennikiem parytetów, zwolennikiem trochę zwiększonej regulacji. Wiem, że dyskusję można tutaj ostrą teraz rozpocząć, ale, ale wydaje mi się, że bez tego po prostu nie zrobimy takiego postępu, jakbyśmy pewnie wszyscy tutaj chcieli. Dokładnie. Potrzebujemy, my się wydaje, że też, prawda? To ja będę powoli zapraszała już do tej dyskusji w kuluarach, bo temat na pewno bardzo ważny i zdania podzielone. To, co wybrzmiało dzisiaj tutaj z naszych rozmów, to na pewno ta edukacja i po stronie kobiet dalej, nieustająco, ale wiemy, że my już się edukujemy i wiemy bardzo dużo, więc teraz edukacja też, moim zdaniem, no, tych liderów, menadżerów, takie pokazywanie i wspieranie kobiet na ścieżce kariery, dlatego żeby też no, dawać takie wsparcie, tak? I te możliwości pokazywać. Z drugiej strony no, też na pewno kwestia tutaj tych praktyk, takich best practices dostosowanych do momentu, w jakiej firma jest i ten przewodnik, który klub 30% przygotował. Ja naprawdę zachęcam do tego, żeby się zapoznać, bo to jest, wiecie, takie abecadło z jednej strony, ale naprawdę potwierdzone wdrożeniami i takimi najlepszymi praktykami z całego świata. Więc warto to promować. I aż mi się taki ciśnie cytat na usta Michelle Obamy, że nie musisz być inną, żeby być wielką, czy nie musisz być innym, żeby być wielkim. I to trochę jest brać sprawy w swoje ręce, ale być też autentycznym i kierować się tutaj no, tymi swoimi wartościami, przekonaniami. I wierzę, że te wszystkie działania, które tutaj wspólnie robimy i klubu 30%, no będzie zmieniał tą sytuację w trybie geometrycznym jednak i tego życzę i że jak zrobimy ten raport ponownie za jakiś czas, a zrobimy to, będziemy już widzieć zmiany w tym, nie tylko, że chcemy, ale że to robimy i te procenty, które tutaj dziewczyny pokazywały na początku, naprawdę przekroczą ten 30% w wielu innych obszarach. Dziękuję bardzo i zapraszamy. Tutaj oddaję jeszcze mikrofon Milenie.
Bardzo Państwu wszystkim dziękuję. To koniec naszej oficjalnej części. Dziękuję panelistom, dziękuję kobietom, które brały udział i ogromne podziękowania dla firm, które tutaj widzicie Państwo. Dzięki nim ten event się odbył, więc Benefit Systems, Blue Media, Baltic Hub, DNV. Dziękujemy Newserii za nagranie i M+G za realizację. Także wielkie brawa dla wszystkich. I zapraszam do części kuluarowej.